mnie nie widzieliście, bo zwykle widzicie moje ręce i to, co na moim biurku. Ale dzisiaj postanowiłam już zrobić tak, żeby było w miarę dobre światło. Mam nadzieję, że jest ok. Z tyłu możecie się widzieć odbicie lampy, ale jestem akurat przy oknie, bo mam takie ładne lampeczki z tyłu i pomyślałam, że tak świątecznie. Więc mam nadzieję, że Wam to nie będzie przeszkadzało. W każdym razie, w tym, że na moim kanale już mam ponad 5000 subskrybentów, którym bardzo, bardzo dziękuję. Wiem, że część z nich to tam subskrybuje, potem może nie zagląda, ale nieważne, ja mam 5000 ponad, to jestem w ogóle happy, super happy. Więc zbierałam się z tym już jakiś czas temu i przygotowałam dla Was niespodziankę w formie candy, które już kiedyś widzieliście, które już kiedyś Wam pokazywałam, ale nie znacie szczegółów. A ponieważ teraz jest ten świąteczny czas i prezenty, wszyscy będą dostać prezenty, no to ja też te prezenty dla Was przygotuję. Teraz chciałabym Wam pokazać, co to będą za nagrody i jak one będą wyglądały. I nagród będzie więcej niż jedna. Znaczy jedna będzie główna nagroda, ale ponieważ to jest 5000, pomyślałam, że fajnie byłoby nagrodzić jeszcze 4 osoby dodatkowo. I pewnie sama bym tego nie zrobiła, ale zamawiając rzeczy na tą główną nagrodę, zamawiałam ze sklepu Zielone Koty. Właścicielka Mirella zapytała mnie, czy chciałabym od niej coś jeszcze w ramach tego candy dostać dla Was. Coś, co po prostu ona mi prześle. No i oczywiście, pewnie, że tak. I tak się stało, że faktycznie Mirella dołożyła parę rzeczy od siebie. Natomiast jak już się to jedno stało, no to później okazało się, że tych firm, które zechciały zasponsorować trochę nagród dla Was, jest więcej. I o tych firmach będę opowiadała, pokazując Wam konkretnie nagrody. A teraz pokażę Wam tą pierwszą, jedną, jedyną, główną, która mam nadzieję będzie przyniesie wiele radości osobie, która ją wygra. Staram się, żeby to były rzeczy, które ja używam, które uważam, że są naprawdę przydatne w naszym, wiecie, sklepowym świecie. I mam nadzieję, że się one spodobają. I zacznę od prezentu, oj, cena, poczekajcie. Zacznę od prezentu, który moim zdaniem powinna mieć chyba każda skraperka, która przynajmniej ta, która robi albumy. Bo kartki, wiecie, teraz przy tej ilości baz, które możemy dostać i różnych, różnistych, to niekoniecznie. Natomiast to jest coś, co każda skraperka powinna, podejrzewam, znaczy nie podejrzewam, tylko każda skraperka powinna mieć. Co prawda ja mam w małym rozmiarze, natomiast mam nadzieję, że się ucieszycie, jak ktoś, kto nie ma jeszcze, to dostanie. Jest to tablica do bigowania. To jest firma IK Tools. Ja mam taką samą tablicę, dlatego stwierdziłam, że kupię dokładnie to samo. Bardzo fajnie mi się sprawdza. Oczywiście jest mniejszych rozmiarów, bo ona ma 6,5 cala. Tutaj ma 8 cali na długość, ale wiecie, jak ktoś robi mniejsze prace czy mniejsze projekty, to naprawdę wystarczająco, jak mu się spodoba, to być może będzie chciał sobie kupić większą, więc to jest pierwsza część nagrody. Drugi to jest taki nożyk Fiskarsa, który ja też używam, mam. To jest taki nożyk nakładany na palec, tutaj ma zamknięcie. To jest coś, co mi bardzo przypadło do gustu. Ja używam tego teraz już notorycznie tak naprawdę, jak tylko muszę coś przeciąć, to właśnie używam tego Fiskarsa na palec. Także to jest druga nagroda. Kolejna nagroda to jest... Nagroda. Kolejna część candy. To są kości. Kości, które... Jedna już jest tam w tej bigownicy. Natomiast kości, wiecie, używamy do różnych rzeczy, do przesuwania na przykład po papierze, jak coś przyklejamy, więc potrzebujemy ten papier dobrze przycisnąć, czy coś tam wyrównać, czy nagiąć, więc kości nigdy za wiele, ja mam chyba z 50 kości, no nie, przegięłam, może mniej, z 10, ale na pewno to właśnie Wam się przyda, nawet jak macie, to kolejne też Wam się przydadzą. Kolejne rzeczy, które dla Was zamówiłam, to są stemple. No ale wiadomo, że jak wysyłam stempel, no to muszę mieć pewność, że ten ktoś ma czym odbijać i jak odbijać. Więc do stempli dokładam Wam archiwal, bardzo ładnie odbija i jak potrzebujecie właśnie kształty czy napisy, to jest idealny. Więc ten archiwal Rangera to jest to. Natomiast do stempli, które mam, kupiłam jeszcze bloczek. Ten bloczek, on jest z Latarni Morskiej, też go kupowałam w Zielonych Kotach. Jest długi, dlatego że jeden z tych stempli, które dostaniecie, jest też dłuższy, więc chciałam mieć pewność, że ten ktoś, kto ten stempel otrzyma, też będzie mógł po prostu od razu to odbić, więc jest bloczek. No i teraz stemple.
Stempelek pierwszy to jest Kaiser Craftu, to jest stempelek taki bardziej ozdobny albo bardziej taki czy na tagi, czy na właśnie ozdobę strony. Mam nadzieję, że tam widać, że tak się za bardzo ta lampa nie odbija. To są takie motylki Royal Windsor, różne napisy. Bardzo go lubię, sama mam też taki sam, także mam nadzieję, że Wam się spodoba. I kupiłam jeszcze z Agaterii stemple, ponieważ mamy święta. Ten, który mi się bardzo podoba, czyli Cudownych Świąt. Podoba mi się sam napis i podoba mi się czcionka, w ogóle wszystko mi się nie podoba. Więc Cudownych Świąt dla Was, też sobie takie oczywiście wzięłam. A drugi to jest stempel, który, na który macie życzenia, więc można go przykleić i na pracy, i w środku, w kartce, więc na pewno Wam się przyda, przynajmniej tak myślę. Ja też go mam i bardzo mi się podoba, bardzo fajnie się odbija. Z Agaterii jeszcze, słuchajcie, mam dla Was maskę. Powinnam jeszcze pewnie mieć dla Was ten pastę strukturalną, bo taką pastę, wiecie, do nakładania, ale niestety nie mam tej pasty. Natomiast maski używacie nie tylko do, wiecie, do odbijania, do przykładania i do robienia trójwymiaru tymi pastami strukturalnymi, ale również tuszami, więc jak macie jakiś tusz, to możecie sobie to po prostu przetuszować i zrobić taki fajny wzór. To są takie Candy Cane chyba się nazywa? Nie wiem, jak mi się wydaje. W każdym razie są bardzo dobrej jakości z dziurkami, także możecie sobie później to połączyć w jakiś tam, nie klaser, tylko jak się nazywa, nie klaser, tylko to, co zapinamy, jak to się nazywa? No, ten taki segregator. Albo na kółeczka. Także dokładam Wam też tą maskę. I teraz tutaj mam chyba już wszystkie rzeczy, które są sponsorowane przez różne firmy. Jedną z większych sponsorowanych nagród, którą mam, to jest, słuchajcie, nagroda, którą dostałam od firmy, od Karolis, firmy Mintai Papers. Słuchajcie, to jest aż 6 kolekcji, które mam dla Was. Kolekcja, oczywiście je znacie, ale Lovely Day, kolekcja śliczna, różowo, niebiezielono, żółta, taka typowo letnia. Piękna kolekcja Seventh Heaven, którą ubóstwiam, ja używałam do wszystkich takich no, prac ślubnych, jakichś takich delikatniejszych, zresztą ja chyba do wszystkiego to używałam, także uwielbiam tą kolekcję. Kolejna kolekcja, czyli Wanderlust, kolekcja na wszystkie podróżnicze prace. Następnie mam kolekcję Secret Place, gdzie mamy balony, takie rustykalne drzwi, piękna kolekcja w takich kolorach zielono-beżowych. Kolejna kolekcja, którą po prostu uwielbiam, jest chyba jedna z najładniejszych kolekcji, czyli Dear Diary. Kolekcja taka bardzo, wiecie, shabby, też takie brązy, no, wiecie, znacie tę kolekcję, no ale przepiękne papiery, elementy oczywiście do wycięcia, więc cały komplet dla Was. I ostatnia kolekcja, nie mogło się bez niej tego Tokendi obyć, czyli kolekcja zimowa, świąteczna, z przepięknymi jelonkami w kolorach takich błękitnych, zielonych, czerwienie, także przepiękne papiery. Mam nadzieję, że Wam się też spodobają. Wszystkie te kolekcje uwielbiam, zresztą tą markę uwielbiam. Dziękuję Karola bardzo za ten prezent. Do tego jeszcze dołożyła nam takie arkusze z tagami, które są dostępne w zasadzie tylko u Karoli, ewentualnie na warsztatach, które prowadzimy. To są takie różne karty do różnych kolekcji i macie 3 takie sztuki w tej głównej nagrodzie. Kolejnym sponsorem nagród jest firma Lemon Craft, którą też, jak wiecie, uwielbiam i na niej często pracuję. I Ania podesłała mi kolekcję Sweet Secrets. I teraz pokażę Wam główna kolekcja. Wygląda tak. Mamy tutaj 6 dwusłonych papierów. Na pewno też znacie kolekcję taka bardzo kwiecista z motylkami. Różowo, taka beżowa. Do tego mamy papiery basic, czyli typowe tła, tak jak tutaj widzicie, wszystkie są zaprezentowane. Bardzo lubię te tła, bo wiadomo, że w albumach, no, na tym się cały album opiera, także bardzo ładny zestaw z tłami. Dodatkowo jest taki, słuchajcie, też taki basicowy zestaw,
ale bardziej drewniano-rustykalny, bo tutaj słuchajcie, są przepiękne te kwiaty na deskach i zobaczcie deski różnego rodzaju, deski i tła, przepiękny zestaw, który Wam też uzupełni tą kolekcję. Do tego mamy różne arkusze z dodatkami. To jest arkusz z dodatkami, z motylami, kwiatami. Motyle te uwielbiam. Same motylki idą do tej kolekcji w kolorze też takiej różowej i brązowej. Jaśniejsze, ciemniejsze. Śliczny zestaw takich kart. No kart, z drugiej strony to jest białe, więc można sobie tam z tyłu opisać albo na jakąś kartkę czy na jakąś kompozycję przykleić. I jeszcze jeden arkusz też z motylami, takimi jakby tabliczkami, z kwiatami, czyli kolejny arkusz z dodatkami. No i jeszcze do tej kolekcji mamy zestaw kart. Tu są karty w trzech rozmiarach. Już nie będę ich opakowywać, ale też pasują do tej kolekcji. Jeżeli robicie jakieś tagi, jakieś maty, no to będzie to idealne. No i oczywiście ostatni element, czyli badziki do kolekcji 4 oddanie. Kolejną jakby firmą sponsorującą jest firma, w zasadzie sklep Scrapasia, i oni mają firmę, kolekcję Craft and You. I otrzymałam od nich dla Was, słuchajcie, kolekcję zimową, świąteczną zimową kolekcję dużą, nazywa się Winter Dream. Ja bardzo lubię papiery Craft and You i bardzo często też ich używam. Bardzo lubię tą kolekcję, w ogóle bardzo lubię tą firmę Craft and You i w ogóle byłam w szoku, jak się dowiedziałam, że to jest firma z sklepu Scrapasi, bo nie wiedziałam, robiłam zakupy w Scrapasi, ale kupowałam to, ale nie wiedziałam, że to jest ta sama firma. I tutaj są śliczne też tagi w środku. Łyżwy, kokardy, jakieś świąteczne elementy, także bardzo ładna kolekcja i do tego też mamy zestaw badzików 6 z tymi właśnie elementami, o których mówiłam, czyli łyżwy, Mikołaj, bawanek. Bardzo ładna kolekcja, bardzo dziękuję firmie Craft and You i sklepowi Scrapasia. Kolejny sponsor to jest Goldbox, albo raczej no Goldbox to boxy, natomiast sklep nazywa się Craft Corner i z tego sklepu mam dla Was zestaw, też to jest folii, nie chciałabym, żeby to bardzo błyszczało. W każdym razie zestaw różnych elementów takich do składania, do pudełek. Między innymi jest tutaj pudełko na karty prezentowe, jest tutaj piękny taki czarny z połyskiem box, jest tutaj pudełko na Merci i z tyłu mamy chyba pudełko na czekoladę, czyli czekoladownik, także taki zestawik od firmy Goldbox mam również do tej pierwszej nagrody. Czyli to wszystko, co teraz mówiłam, to jest pierwsza nagroda ufundowana przeze mnie i przez te wszystkie firmy, o których wspomniałam. Teraz pokażę Wam jedną z czterech dodatkowych nagród, którą będę wysłała do kolejnych czterech osób, które wylosujemy w styczniu. I tutaj są też nagrody ufundowane, właściwie wszystkie to są ufundowane przez różne sklepy, o których już wcześniej wspominałam, plus Fabryka Weny, która ufundowała właśnie cztery zestawy tekturek, których zaraz Wam pokażę. I teraz w tych kolejnych zestawach znowu znajduje się zestaw papierów z firmy Craft and New Design, ten zimowy, mam ciągle włosy na buzi. To jest ten zestaw i oczywiście do tego będą badziki, tak jak wcześniej. Dodatkowo mamy z firmy Mintai też te trzy arkusze z dodatkami, które posłużą Wam do każdej z kolekcji. Firma, w zasadzie Mirella ze sklepu Zielone Koty, które wcześniej wspominałam, właśnie dołożyła mi śliczne cztery stempelki. One są cztery różne, pokażę Wam jeden. One są gumowe stemple, także takie typowe świąteczne. Tam jest chyba skarpeta, jeszcze taka chyba jedna dziewczynka i coś tam jeszcze innego. W każdym razie w każdym z tych kompletów będzie inny stempelek. Tutaj jest śliczna dziewuszka w sukienusi, także to będzie dla Was od Mirelki. I tak jak wspomniałam, zestaw tekturek, który mam z fabryki Weny, wiecie, że pracuję nad tym notorycznie i w zasadzie praktycznie tylko na fabryce. Pokażę Wam tak szybciutko, co tu się znajduje. Nie mogło zabraknąć moich zestawów, które robiłam na warsztaty, więc to jest zestaw Letnie Marzenia z tymi, wiecie, tymi wiszącymi tam.
drugi zestaw taki wakacyjny, letnie wspomnienia, które używaliśmy do jakiegoś letniego albumu. Później mamy tekturki, tutaj jest taka okrągła z serduszkami, taka jakby ramka. Tutaj mamy troszeczkę inną ramkę, inaczej wykończoną. Tutaj mamy serduszko, serduszek. Jeszcze jeden mój zestaw, taki bardzo podstawowy do takiego albumu. W zasadzie tu są motyle, napis, album, parę takich elementów ozdobnych, czyli kolejny zestawik z moich warsztatów. Mamy zestaw reniferków, które ostatnio Wam pokazywałam. Mamy zestaw z moc życzeń, czyli zestaw taki typowo do kartek i albumów prezentowych. I co tu jeszcze jest? Aha, jeszcze jest druga część tych reniferków, czyli te same głowy. I później mamy zestaw, raz, dwa, trzy, cztery, pięć takich napisów, zestawów, tak, znaczy to jest, wiecie, cały taki wierszyk. Tu jest o małżeństwie, tu jest o miłości, zestarzyć się to też, prawdziwa miłość, wystarczy pokochać i miłość, miłość. Czyli jednym słowem, miłość w raz, dwa, trzy, cztery, w sześciu wydaniach. To jest zestaw z fabryki. I mam jeszcze w tej nagrodzie dodatkowej również zestaw ufundowany przez Oliwię z sklepu Craft Corner, a zestaw Goldboxów. I też tutaj jest czekoladownik na Merci, biały ten box i też pudełeczko małe na karty prezentowe, czyli kolejny zestaw do nagród tych czterech pozostałych jest od firmy Craft Corner. Tak by to wszystko wyglądało. Mam nadzieję, że Wam się te prezenty podobają. Mam nadzieję, że cieszycie się, że też nie tylko jedna osoba, ale będzie pięć wygranych. Oczywiście ta pierwsza nagroda jest główna i jest taka najbardziej, najbogatsza, ale no mam nadzieję, że będziecie chcieli sobie się pobawić razem ze mną i wziąć udział w tym candy. Jeszcze raz Wam bardzo dziękuję za wsparcie, za wszystkie komentarze i te, wiecie, takie i te o takie. Tych takich jest trochę mniej na szczęście, ale czasem jak jest taka łapka w dół, to wypadałoby, żeby ktoś napisał, o co chodzi, bo ja też nie wiem, czy chodzi o złe światło, czy chodzi o to, że złe miejsce, czy chodzi o to, że ja jestem kiepska, czy wiecie, o co chodzi. Nie wiecie, o co chodzi. W każdym razie teraz Wam powiem, co należy zrobić, żeby wziąć udział w tym konkursie, w tym candy. W zasadzie tylko dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest, prosiłabym o to, żebyście subskrybowali kanał, bo no jednak jest to faktycznie candy dla osób, które no oglądają mnie chociaż czasem, więc subskrybujcie kanał. I proszę pod tym filmem wrzucić komentarz, w którym napiszcie cokolwiek, że bierzecie udział, czy skomentujecie cokolwiek. Ważne, żebyście tylko się pojawili i później będę po prostu losowała jakby po komentarzach, więc po pierwsze nie będę odpowiadała na Wasze komentarze, znaczy nie będę, wiecie, komentowała Wasze komentarze, nie odpowiadała na nie w czasie trwania konkursu, bo nie chcę jakby dublować i zwiększać ilości tych komentarzy, potem ja się nie mogę w tym połapać, więc wybaczcie, że na razie nie będę nic Wam pisać, tylko poczekam na Wasze komentarze, a dopiero po całym konkursie pokomentuję tam z Wami, więc skomentujcie w jakikolwiek sposób i subskrybujcie kanał i to wszystko. 15 stycznia film będzie już niedostępny, więc nie będzie można komentować, a ja wtedy sobie policzę Wasze głosy, zrobię ten losowanie i myślę, że gdzieś koło 20 to Wam jeszcze dam znać, ogłosimy, kto wygrał jedną z pięciu nagród, w tym jedną główną. Buziaki, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia na kanale. Pa!